Widzę, że spodobała Wam się seria Polskie Współczesne Banknoty Obiegowe. W takim razie dziś 50 zł. Banknot utrzymany jest w kolorystyce błękitnej. Rozmiary banknotu to 132 na 66 mm. Po lewej stronie na dole oznaczenie dla niewidomych w kształcie rombu. Tak jak każdy banknot, posiada znak wodny z profilem króla oraz cyfrowym oznaczeniem nominału. W powiększeniu ujrzymy mikrodruk. A w ultrafiolecie widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału 50 i skrótem ZEU, serię i numer banknotu oraz inne wybrane elementy. Odmiennie niż na banknotach 10 i 20 zł, nazwiska projektanta banknotu i rytownika, ujrzymy pod profilem króla Kazimierza Wielkiego, a Heinrich J. Moore. Część dalsza w następnym odcinku. Oznaczenie polskiej wytwórni papierów wartościowych w kolorze jasno-niebieskim. W centrum banknotu ukazuje nam się podobizna króla Kazimierza Wielkiego. Po prawej stronie króla znajduje się litera K w koronie, będąca królewskim monogramem. Litera pochodzi z drzwi katedry na Wawelu. Litera K płynnie zmienia kolor z zielonego na niebieski. Zobaczmy ją w powiększeniu. Po lewej stronie króla w tle znajduje się ornament gotycki. W centralnej części drugiej strony banknotu znajduje się królewska pieczęć Kazimierza Wielkiego. Tuż pod pieczęcią królewskie insygnia, jabłko i berło. Część dalsza w następnym odcinku. Po prawej stronie od pieczęci ukazuje nam się panorama Krakowa, autorstwa niemieckiego kronikarza i podróżnika Hertmana Schedla. Obraz miasta pochodzi z kroniki Liber Chronicarum, wydanej pod koniec XV wieku. Natomiast po lewej stronie od pieczęci znajduje się panorama Kazimierza, która również pochodzi z tej samej kroniki. Od powstania w XIV wieku do początku XIX był samodzielnym miastem, położonym na południe od Krakowa. Powyżej litery K ujrzymy koronę w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło. Jest to uzupełniający się druk obustronny, tak zwane recto verso. Zapraszam do oglądania innych odcinków z serii Współczesne polskie banknoty obiegowe.